Dzień dobry moi kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie i tak jak widzicie po tytule, dzisiaj otworzymy sobie taki mały kalendarz z Douglasa. Jestem go bardzo ciekawa, bo jest taki mały, poręczny i do tego fajnie skonstruowany, bo jest do wykorzystania później jako, nie wiem, jakaś taka szkatułka, coś takiego. Bo sami zobaczcie, on wygląda w ten sposób. Jest taki rzeczywiście malutki. Tutaj macie jego cenę. Spójrzcie, tu mamy lustereczko, a tu mamy produkty. Tu i tu się otwiera. I tu są dwie szufladki również z prezentami. Tak więc bez zbędnego gadania bierzemy się za odkrywanie tego, co jest w tym maluszku. No dobrze, i tak, jedyneczkę mamy w pierwszej szufladce. Ja bardzo Was przepraszam za to, że taki mam już nie bardzo głos, ale właśnie coś mnie rozbiera, więc postanowiłam jeszcze jeden kalendarz nagrać, bo nie wiem, jak będzie z moim głosem przez najbliższe dni, a chciałabym te kalendarze, wiecie, wypuszczać tak dość regularnie. Tak więc zobaczmy, co jest w jedyneczce. O, to jest ładne! Zobaczcie, tu jest jakaś... Ej, halo! Mamy tutaj jakąś pomadeczkę. Zobaczmy kolor. Okej. Kolor chyba będzie nie mój, bo z tego co widzę jest za ciepły i to może być coś takiego jak taka ceglasta, pomidorowa czerwień. No nie jest to mój odcień, więc z całą pewnością powędruję do kogoś innego. Ale wiecie, jeżeli chodzi o pomadki, to jest to tak indywidualna sprawa, że naprawdę marki mają ciężki orzech do zgryzienia, jaki kolor włożyć. W każdym razie, no... Wiecie, mam nadzieję, że tu będzie bardziej to zróżnicowane niż w kalendarzu od Lancome, bo tam tak naprawdę był właściwie jeden kolor, ale w trzech różnych odsłonach, tak? Jedna matowa, druga bardziej nawilżająca, a trzecia taka bardziej szminkowa, że tak powiem. No dobrze, to tutaj też od razu mamy dwójeczkę, więc zobaczmy pod dwójeczką, co jest. Okej, i tutaj mamy... Wiecie co, ale to się strasznie... A nie, dobra, nie wyjmujcie. I w dwójeczce mamy ich nawilżającą maseczkę. Tego typu rzeczy są zawsze mile widziane i przeze mnie zużywane do ostatniej kropelki. To teraz szukamy trójeczki. Trójkę mam na tym pierwszym od góry poziomie. I wiecie co? Mamy tutaj bardzo przydatną rzecz. Słuchajcie, żadna zapchaj dziura. Tutaj mamy taką silikonową łopatkę do nakładania masek. Te silikonowe łopatki są zawsze bardzo pożądane, przydatne. No to mi się bardzo, ale to bardzo podoba. To czwóreczkę mamy w tej trzeciej szufladce. Co tutaj jest? I czym żeby był kalendarz Douglasowy bez lakieru do paznokci? No ja lakierów do paznokci nie używam, więc to z całą pewnością powędruje na bazarek. Ale kolor jest przepiękny, to trzeba przyznać. Piękna, głęboka, taka winna czerwień. To była czwórka, to teraz piątka. Gdzie jesteś, piąteczko? I w piątce mamy Douglasowy płyn micelarny, taki właśnie w miniaturce, do zabrania w podróż. Nie wiem, nie używałam, więc Wam nie powiem, czy szczypie w oczy, czy też nie, ale chętnie przetestuję. To teraz szóstka, Mikołajki. Okej. Okay. O! Słuchajcie, tu mamy paletkę do oczu, z cieniami do oczu. Mamy tutaj, jak widać, trzy maty i trzy błyski. No, lepiej by było, jakby były cztery maty i dwa błyski. No, niemniej jednak te błyski wyglądają dość ciekawie. Okej, to mnie się podoba. To teraz siódemka. Siódemka tu mi sugeruje, że chyba będzie znowu maseczka. A nie, aś dziwko, oto Krzysio dostanie. Jak to ładnie pachnie. Słuchajcie, tutaj mamy taki dysk do kąpieli. Tak, tutaj mamy taki dysk do kąpieli, który pięknie pachnie. Tak przynajmniej wiecie przez opakowanie. Ale to dostanie Krzysio, bo u mnie ja z wanny nie korzystam, ja korzystam głównie z prysznica. Natomiast to Krzysio jest ten, który lubi posiedzieć sobie, wiecie, w pianie i tak dalej, i tak dalej. Także niech chłopak ma coś z tych kalendarzy. To teraz ósemka. I w ósemce mamy, nie wiem, czy to jest pomadka, czy to jest błyszczyk. Słuchajcie, muszę zobaczyć. Nazywa się Rosy Wood.
Wygląda na to, że to jest błyszczyk. I to w takim, wiecie, moim odcieniu. No niemniej jednak mój odcień, moim odcieniem biorę jednorazowy aplikator i zaraz sobie sprawdzimy na ustach, bo właśnie muszę coś dołożyć. Ale zobaczymy, wiecie, jak konsystencja i tak dalej, bo jak się będzie lepić, to jakby co, był tylko jednorazowy ten użyty. Bardzo ładny kolor i bardzo przyjemna konsystencja. Tak więc z tego jestem zadowolona. 8, 9. O, wiecie co to jest? To jest bardzo fajna rzecz. To jest taki, że tak powiem, przyrząd do mycia pędzelków. Spójrzcie. I to jest taki przyrząd do mycia pędzelków. Pędzelek moczymy, wiecie, w jakimś tam mydełku czy czymś. Oto ciachu, rachu i bardzo szybko w ten sposób pędzelki się domywają. No, także z tego to jestem zadowolona. Jeszcze to jest na takim uchwycie, żeby, wiecie, można go sobie złapać. Ciach, ciach, ciach i zrobione. Podoba mi się to rozwiązanie. No powiem szczerze, że tu poza no, lakierem, mówmy się, ja nie używam akurat lakierów, ale jeżeli ktoś używa, to poza, to tak naprawdę jeszcze jakiejś zapchaj dziury tu nie było. Dobra, to co teraz? To była 9, tak? Tak, to była 9, to teraz 10. I w 10 mamy, co to jest? Szampon. Douglasowy szampon do włosów w wersji podróżnej. Więc do wykorzystania z całą pewnością, wiecie, do zużycia, tak, jeżeli lubicie wyjeżdżać gdzieś, to ja bardzo, bardzo lubię tego typu rzeczy, bo wiecie, jak raz nie umyję moim szamponem, a umówmy się, ja te trychologiczne szampony kupuję w dużych pojemnościach, więc nie chcę mi się ich później przelewać i tam kombinować. W związku z tym takie, wiecie, małe pojemności, jak mam tam, nie wiem, raz czy dwa razy głowę umyć gdzieś na wyjeździe, to się nic wielkiego nie stanie, natomiast mała pojemność do wrzucenia do bagażu, jak najbardziej na tak. No to teraz 11. I w 11, słuchajcie, mamy lip liner. Już Wam pokazuję odcień. Spójrzcie, odcień bardzo mój, więc ona zostaje ze mną. Ona jest taka klasyczna, w takim drewnianym opakowaniu, więc no tak, to będzie mój kolorek. No to teraz 12. I w 12 mamy świeczkę. Świeczkę o takim zapachu, bym powiedziała, takim zapachu spa. Takim troszkę gorzkawym i tak dalej. Świeczuszka, ona jest malutka i ona z całą pewnością, i ta świeczuszka z całą pewnością powędruje gdzieś na bazarek. To teraz sprawdźmy 13, czy będzie pechowa. I w 13 mamy maskę, tym razem rozświetlającą. Także ja z całą pewnością, wiecie, maski to ja zużywam w ilościach naprawdę dużych. A i to jest jakaś taka 3-minutowa maseczka. To tym bardziej spróbujemy. To teraz 14. Uuu, a co to jest? Słuchajcie, tutaj mamy coś bardzo, bardzo złotego. Rzeczywiście mieni się to milionem iskierek, ale co to jest? Ja nie wiem, czy to jest błyszczyk, czy to jest cień do powiek? Chyba to jest cień do powiek, sądząc po konsystencji. I tak na dobrą sprawę, nie wiem, czy to jest cień do powiek, czy coś takiego, muszę przeczytać. W każdym razie to się robi bardzo ładne po roztarciu, wiecie, to nawet na ciało. Nie wiem, czy to widać, widzicie, to są takie drobineczki, takie iskierki. Nie wiem, czy ja tego moim bratanicom nie oddam. Wiecie, młody ciałko gdzieś tam smarnięte na tych, może na Sylwestra dziewczyny będą miały. No, a to jest bardzo ładne. To teraz 15. Skoro był lakier do paznokci, to mamy też top coat, więc to z całą pewnością jako taki zestaw powędruje na bazarek. To teraz 16. I w 16 mamy taki lotion do dłoni. To ja od razu sobie zobaczę, bo to jest, wiecie, to są rzeczy, które się zużywa w ilościach hurtowych. Ja w każdej torebce mam krem do rąk. A że jest różowy, to może mi sugerować jakiś ładny pudrowy zapach. O rany, jak to ładnie pachnie! Jak to ładnie pachnie! O tak! A jakie gładkie ręce robi, zobaczcie. O, to jest dobre.
To nie dość, że pięknie pachnie, to jeszcze jest bardzo przyjemne dla dłoni, tak więc z tego jestem mega zadowolona. No to teraz 17. W 17 mamy gąbeczkę, gąbeczki jak wiadomo w każdej ilości bierę, tak więc gąbeczka zostaje ze mną. No to teraz 18. Ok, to skoro tak, skoro był szampon do włosów, to teraz mamy też do włosów odżywkę, też właśnie w takiej pojemności podróżnej. Mamy tutaj 30 ml, więc spokojnie na moje bardzo długie włosy wystarczy, no, na jedno dobre użycie. Na dwa nie wiem, no nie znam maski, więc trudno mi powiedzieć, ale na jedno użycie na pewno wystarczy. To teraz 19. No i tutaj w 19 mamy, słuchajcie, nie wiem, coś bardzo brokatowego, ale czy to jest błyszczyk? Co to jest? Czekajcie. Wydaje mi się, że to jest błyszczyk, nie będę go używać, ja go po prostu oddam moim bratanicom, bo wiecie, no dziewczynki lubią takie błyskotki. No to teraz 20. Tutaj mamy jakieś takie mikroperfumki i tutaj mamy brzoskwinię i tonkę. Tak więc te perfumki z całą pewnością pójdą na jakiś bazarek, wiecie, no to jest coś tak, no coś malusieńkiego, bo tutaj mamy 5 ml, to teraz 21 i w 21 mamy takie coś do brwi. Tu mamy, z jednej strony mamy taką kredkę, teraz zobaczymy odcień. Także z jednej strony mamy kredkę w takim odcieniu brązu, no jak na moje potrzeby trochę zbyt ciepłego, a z drugiej strony jest czesadełko. Tak więc tutaj to jest 2, dla mnie troszkę za ciepła, więc pewnie powędruje gdzieś w kolejne ręce. To teraz 22. I w 22 mamy taki żel pod prysznic, też w takiej pojemności 50 ml, czyli takiej typowo wyjazdowej. I tutaj mamy co? Drzewo sandałowe i jakieś kwiaty. Tak więc może przyjemnie pachnie. Zapach nazywa się Bali. O tak! To bardzo ładnie pachnie. Zostaje ze mną. No i już przedostatnie okienko, 23. O, i tu jest piękny kolor, prawdopodobnie cienia do powiek. Ale wiecie co, ja nie będę tego otwierać, bo ja to na pewno gdzieś przekażę. Natomiast no, odcień jest typowo mój. Natomiast ja nie lubię cieni w płynie takich glitterowych, bo one no, u mnie nie wyglądają najlepiej. Wiecie, ja mam zbyt wiotką powiekę już po prostu do takich rzeczy. Natomiast no, kolor przepiękny. No i ostatnie okienko, 24. I w 24 okienku mamy pełnowymiarową maskarę do rzęs. Zaraz Wam pokażę, w jakim ona jest. O, ma taką szczoteczkę silikonową, ale z bardzo krótkimi włoskami, więc prawdopodobnie nie będzie kuła w powieki. Tak więc ja ją chętnie przetestuję. No dobrze, to czekajcie, ja powyrzucam te wszystkie zawartości tych szufladek. No i słuchajcie, tak naprawdę mamy bardzo fajne takie pudełko z szufladkami właśnie na jakieś skarby, które z całą pewnością pójdzie do mojej bratanicy. Tak więc kochani, ja Wam przepięknie dziękuję za to, że obejrzeliście ten króciutki materiał. Czy jestem zadowolona z tego zakupu? No tutaj no chyba nie do końca. W sensie takim, że wiecie, chyba bardziej cieszę się po prostu z samego tego opakowania. Rzeczy do przetestowania też są ciekawe, ale czy było warto wydawać tyle pieniędzy na to? To nie wiem, bo nie pamiętam, ile na nie wydałam. Macie tutaj cenę i ja Wam napiszę na dole w opisie, czy uważam, że było warto, czy nie było warto. Tak więc, kochani, w opisie na dole macie moje wnioski, czy jestem zadowolona, czy też nie z tego zakupu. Wybaczcie, że nie będę teraz schodzić na dół po telefon i sprawdzać tych cen, bo naprawdę bardzo już mnie boli gardło. Tak więc ja idę, robię sobie herbatkę z miodem, położę się obok Krzysia, zmyję makijaż, znaczy najpierw zmyję makijaż, potem się położę obok Krzysia i będę odpoczywać. Tak więc nawet się dzisiaj pewnie nie będę brała za żaden montaż. Pięknie Wam dziękuję za to, że jesteście ze mną. Tu Wam zostawiam dwa
inne kalendarze, które już były, sprawdźcie, czy czegoś nie przegapiliście, czy też może ostatni makijaż. No zobaczę, coś tutaj, wiecie, coś tutaj będzie przypięte. Sprawdźcie, czy widzieliście już te odcinki. W każdym razie jeszcze raz wam pięknie dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście ze mną. Całuję was, ściskam i oczywiście serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Buziaki! Mua!